Przypominacie sobie, co się działo, kiedy Jezus miał lat 12. Ewangelista opisuje, że z rodzicami, z wieloma krewnymi, ze społecznością z Nazaretu udali się do świętego miasta Jeruzalem. Wielu artystów uwieczniło tę scenę. W Polsce chyba najpiękniej ta scena, kiedy Jezus jest prowadzony przez rodziców, jest pokazana w kaliskim sanktuarium. Przypatrzcie się temu obrazowi przy okazji. Niekoniecznie trzeba jechać do Kalisza, bo to dzisiaj w komputerze można odnaleźć w mig ten obraz. Jaka cudowna jest ta postawa rodziców. Jak są wpatrzeni w Niego, zatroskani, to wyczuwa się. Trzymają Go za ręce. Nie wiem, co to było za wydarzenie, ale rozmawiałem z dziećmi o tym obrazie. I taka Helenka w pewnym momencie mówi: proszę księdza, ale Jezus to jest szczęśliwy. Bardzo wiedziałem, o co ich chodzi. No bo niech ksiądz zobaczy. Ci rodzice przy nim to jak filary. Jaki on jest bezpieczny, jak mu dobrze. Oni się o wszystko troszczą. Wiecie, co to jest filar, bo mamy tutaj w świątyni. To są te elementy, które podtrzymują budowlę. Jeśli ta Helenka mówiła o rodzicach jako o filarach, to wielkim mogłaby być teologiem. Bo rodzina to jest niezwykły dom. A w tym domu rzeczywiście filarami są matka i ojciec. I potem gaworzyliśmy tak o tym. I tak sobie zadałem pytanie, a jak by się czuło to dziecko, kiedy by zabrakło tych dwóch filarów, nawet jednego? Drodzy moi, szkoda gadać. Jakie nieszczęście spotyka dziecko, kiedy brakuje choćby jednego z filarów. Czyż nie jest to ważna katecheza, którą warto podjąć nieraz. Ale we wszystkim tym jest jeszcze jeden taki tam drobny jakby element. Rodzice zadbali o to, aby to dziecko ukierunkować na Boga, bo to prowadzenie do świątyni to jest niczym innym, jak właśnie ukierunkowaniem tego dziecka na sprawy Boże. Wszystko inne, które się dziecku należy i potrzebne jest, z tym nie dyskutujemy, będzie na właściwym miejscu, jeśli najpierw zadbamy o sprawy Boże.